Nie ma takiej wioski, nie ma takiej chatki, gdzie by nie kochały ułana mężatki. Mówi znana polska piosenka. A czy to prawda? Należy zapytać mężatek. Ale faktem jest, że piknik kawaleryjski w Suwałkach zawsze cieszy się ogromną popularnością. Tak było i w tym roku. I duzi, i mali, i panny, i mężatki, panie i panowie z podziwem patrzyli na popisy szwoleżerów. Od 17 lat grupy rekonstrukcyjne przypominają mieszkańcom miasta, że w okresie II Rzeczypospolitej Suwałki kawalerią stały. Dni kawaleryjskie w Suwałkach to nasze własne święto kultywujące tradycje garnizonu Suwałki oraz tradycje kawalerii Wojska Polskiego z okresu międzywojennego. W tym roku na 17 piknik kawaleryjski przyjechały głównie formacje z Polski północno-wschodniej. Reprezentanci stowarzyszeń, które podtrzymują barwy m.in. pułków Suwalskiej Brygady Kawalerii, która stacjonowała w Suwałkach, 3. Pułku Szwoleżerów, 2. Pułku Łanów, także 1. Pułku Łanów z Augustowa, ale także naszych, powiedzmy, bratnich pułków, czyli 10. Pułku Łanów Litewskich z Białegostoku, 5. Pułku Łanów Zasławskich z Ostrołęki, 9. Pułku Strzelców Konnych z Grajewa. To są w zasadzie dwie bratnie brygady, Suwalska i Podlaska, które we wrześniu 1939 roku przeszły ten sam szlak bojowy. Na przestrzeni lat nastąpiła spora rotacja wśród uczestników. Pierwszy piknik kawaleryjski odbył się w niemal zupełnie innym składzie. Dzisiaj jest chyba tylko jeden kolega, który był na pierwszym pikniku. Wymienia się kawaleria, przybywają nowi, starsi odchodzą, pożegnaliśmy też na wieczór Wartę, kilku kolegów. No cieszymy się, że ciągle do nas chcą przyjeżdżać, że dobrze się tu czują, że traktują nasze zawody jako, no, jako ważne wydarzenie. Kawaleria to po prostu część naszej tożsamości narodowej. Trzeba o tym pamiętać, o tym przypominać. Myślę, że jest to dobry wzór dla przyszłych pokoleń, sięgnięcie do tej tradycji. A była jedną z trzech głównych formacji Wojska Polskiego, o czym przypomina Krzysztof Skłodowski. Trzon Armii Polskiej stanowiła piechota i artyleria, które wspierane były właśnie przez słynących z dzielności ułanów. W 1939 roku na front wyruszyło 30 pułków kawalerii. Tutaj gościmy reprezentantów, no, jednej trzeciej przedwojennej kawalerii. No, była to broń, która pełniła funkcję głównie wsparcia dla piechoty. To, co kiedyś pokazano w filmie Lotna, nie jest niestety prawdą i zaciążyło trochę na postrzeganiu kawalerii. Ataków kawalerii na czołgi nigdy nie było, natomiast kawaleria faktycznie szarżowała kilkukrotnie w 1939 roku, ale pamiętać trzeba, że kawaleria tak naprawdę walczyła pieszo. To był, koń był tym środkiem transportu. W 1939 roku był skutecznym i szybkim środkiem transportu, pomagającym kawalerii wkroczyć do walki w miejscach trudnych do przebycia dla wozów pancernych. Na naszej antenie niebawem szersza relacja z 17. pikniku kawaleryjskiego. Lepszym lub gorszym z nich.